Dziś wydałem za dużo robuxów, bo aż 20 tysięcy. A wszystko to po to, aby zdobyć inżynier kameramena, którego nie da się już zdobyć w grze. Ale ja postanowiłem go kupić za 20 tysięcy robuxów. Czy było warto? Oglądajcie koniecznie cały odcinek. Dobra, muszę przyznać, że w tym tradzie nie wiem, czy wyszedłem na plus. Ten inżynier kosztował mnie 20 tysięcy robuxów. Bardzo dużo. Ale mam go w super ekstra teamie, który powinien zapewnić mi wygraną. Przynajmniej tak myślę. Na nowej mapie gry. Graveyard. Nie grałem jeszcze na niej, więc sprawdźmy ją. Okej, słuchajcie, zaczynamy i czekaj, czy tutaj też jest tryb Nightmare? Prawdopodobnie. Wow, są dwa respy. Okej, to jest moja pierwsza reakcja na tą mapkę w ogóle. Pierwsze co to bym chciał Spidera postawić. Okej, i tutaj one nie mogą się dostać, te nasze peciki, do tego Toilet City w tym miejscu. Więc gdzie będzie najlepsza opcja, żeby postawić sobie naszego Spidermana? Wydaje mi się, że gdzieś tutaj. Gdzieś tu. You don't have enough. Aha, dobra, muszę skipnąć. I teraz postawić. Okej, dobra, postawiłem tego zioma i on już zaczyna tutaj strzelać te pierwsze toilety. A co ja tutaj widzę? Nowy kolorowy zestaw zimowy Voyant Team. Zawiera pięknie wykonaną czapkę z kozackim wzorem, która idealnie będzie na tobie pasowała. Oraz nowy szalik Voyant Team, który na jednej stronie jest niebieski, a na drugiej żółty z napisem Wojanowice. A do tego ma piękny kolorowy wzór. Dzięki temu szalik nigdy ci się nie znudzi. Zestaw jest naprawdę ciepły, idealny na obecną mroźną pogodę. Wyróżnij się z nowym zimowym zestawem Voyant Team. Miejmy nadzieję, że to nam, że postawiliśmy go w dobrym miejscu. No to jest mój pierwszy raz granie na tej mapie, ale grunt to chcę po prostu przetestować tych inżynierów. Jak działa inżynier w tym trybie, co nie? Na tej mapie. Czy sobie poradzi? No w sumie patrzcie, są dwa tutaj miejsca, więc powinien sobie poradzić. Patrz, nasz Spider-Man sobie nieźle radzi w sumie na początek z tymi toiletami i wydaje mi się, że jego miejsce tutaj, o w tym miejscu jest dobre, bo jak go rozwinę, będzie łapał ich tutaj, a nawet tu dalej, więc zasięg naprawdę będzie ogromny, więc tak mi się wydaje, że to jest dobre miejsce na stawianie pecików. Dobra, zaraz będzie 200 pieniążków, więc postawimy sobie naszego inżyniera w pierwszym miejscu. O, tutaj, i właśnie tu pojawi się nasz pierwszy czołg. O, już mamy, lol, nie zauważyłem nawet. O, jest 200 i patrz na to, nasz pierwszy czołg, jaki mały. Co to jest w ogóle? To nie jest czołg nawet, to jest jakieś autko słabe. Ej, co to? Zacina to autko. Dobra, to autko zobaczymy, jak sobie poradzi w takim razie. Teraz obserwujmy, co się tutaj dzieje dalej. Kolejne toilety nasz Spider-Man musi rozwalać. O, powodzą. Nie no, patrz, pięknie on ich tutaj wyjaśnia. Bardzo dobre miejsce, tak mi się wydaje. No i wiecie co? Czy będzie tutaj jakiś bosik? Te toilety są dosyć mocne. Jak bardzo mocne? Musimy to sprawdzić właśnie w tym momencie. Bo jeśli będą łatwe... Oj, nie są tak łatwe. To wiecie co? Dobra, ja daję tutaj skipa i upgrade'uję naszego inżyniera na drugi level. Uwaga, jest upgrade! I teraz co? Kolejny upgrade będzie dostawał nasz czołg plus 4000 HP! To jest ogromna ilość, a kosztuje tylko 400 robuxów. W sensie, dolarów, nie robuxów. Ej, to naprawdę bardzo dużo. Okej, to w takim razie zbierajmy sobie te pieniążki, żeby naszego ziomeczka, doktorka, inżyniera rozwalić. Rozwinąć, sorry, rozwalić, nie. I patrz, to jest drugi level naszego ciugu. I spójrzmy, jak sobie radzi kamera Spider-Man. No nieźle, nieźle. On tutaj sobie ich powoli wyjaśnia. Ale ja bardziej jestem ciekaw tego tutaj ziomeczka. Co on sobie tutaj, jak sobie poradzi, co nie? Bo tutaj już zaraz będzie boss jakiś, więc ja już teraz nie skipuję. Poczekajmy, bo tu zaczyna się robić niezbyt kolorowo. Oj, będzie problematycznie, ale patrz na to! Nasz czołg tutaj wjeżdża i rozjeżdża! Jak mu idzie? Dobra, tutaj drugi teraz będzie jechał. Dawaj, jeden na jeden z tymi ziomami. Jeden na jeden, kto da radę? Uwaga! O, ale zostało mu mega mało HP. Tutaj zaraz przyjedzie twój silniejszy kuzyn. O, no i tutaj Spider-Man się jeszcze aktywował, w sensie kamera Spider, co nie? O, i patrz, nasz czołg, co jest, z czterech rozwalił. I patrz na to, mam 400 pieniążków, więc upgrade'uję. I teraz powinno z tego wyjechać coś przepotężnego, mające 5000 HP. Czołg, mocarny czołg. Ej, kolejne będzie plus 5 koła, tylko 600 pieniążków, więc też bardzo, bardzo tanio. O, widać tą kamerę. Jest lepsza, jest trochę większa. Ona będzie robiła spory damage. Ej, zobacz, jakie tutaj szybkie kamera toilety lecą jakieś. Widzicie, jak zjadają nasze czołgi? Nie, nie, nie. Ten tutaj nas powstrzyma. Pięknie, pięknie, zjadł oba. Jo, wszystkie pokonał. Dobra, inżynier to jest najlepsza postać. Ja go muszę mieć w każdej grze teraz na pewno. I na pewno musimy rozwinąć do tego czołga. Tutaj niestety pojawił nam się bosik, którego trzeba będzie wyjaśnić. Oj, oj, oj.
Ej, ty chyba zbyt pewny siebie jesteś, busiku. O, proszę, 1 na 1, 5000 HP. Będziesz taki teraz cwany? No zobacz, zobacz, zobacz. Eś, o, ale ci zabrał HP, dobrze. I to zaraz kolejny leci. Ty, to wiecie co? To w sumie ja już chyba skipnę tą falę, tak mi się wydaje. To chyba będzie dobrze, bo patrz, tutaj leci kamera toilet i eś, ale oberwo. Dobra, skipuję tą falę, bo widać, że jest naprawdę dobrze. Zobacz, zobacz, bosik, nie masz podjazdu. Eś, został rozwalony. Okej, potrzebuję jeszcze 28 pieniążków, żeby jeszcze bardziej naszego inżyniera rozwalić. I patrz na to, jak on ich zjada, nie mogę. Dobra, upgrade'uję i co? Kolejny upgrade jest za tylko 1000 pieniążków, a daje podwaja zdrowie naszych bossów. Tutaj jest nasz nowy boss, ma 10 000 HP, więc naprawdę ogromna ilość. Ci tutaj ziomkowie mają po 5000, a patrzcie, jak ładnie wyjaśniają tą tutaj armię cwaniaków. Więc wiecie co? Wydaje mi się, że już w tym momencie pumpkin farmera będziemy chcieli postawić. Tylko gdzie go postawić, bo to też jest ważne. Te pumpkin farmery odgrywają ważną rolę. Wydaje mi się, że postawimy go tutaj. W tym miejscu będzie to dobre miejsce, ponieważ pumpkin farmery mogą być usypiane i to jest ważne. W tym miejscu będę chciał mityka pierwszego postawić, tak mi się wydaje, bo mamy tutaj piąteczkę mityka i on tutaj ładnie nam pomoże. Ej, patrz to! Dobra, chwila, chwila! Kamera toilet! Dobra, ziom, rozwaliłeś wszystkich, trzeba przyznać, że to jest przemocarna postać, nie? Dobra, mamy kolejną falę, fala numer 7, no i teraz przydałoby się rozwinąć chyba naszego Spidermoona, chociaż tak łatwo nam to idzie. Okej, tak zrobimy, farmery postawimy, tylko w jakim miejscu? Tutaj jednego, okej, to jest dobre miejsce, on będzie tutaj usypiał naszych ziomali. To postawimy jednego tutaj i jeszcze jednego tutaj. Patrzcie, wszędzie mamy farmery i widzicie? Uśpił ten ziomal tych dwóch farmerów, więc to jest dobra taktyka. Okej, ja upgrade'uję w takim razie. O, nie mam dostatecznej ilości pieniążków. Już mam, zobaczcie! Dostałem od naszych pumpkin farmerów wypłatę. Mam 800 pieniążków i teraz rozwijam kamera Spidera? A może poczekamy i rozwiniemy sobie naszego inżyniera, na którego tak długo zbieraliśmy i który tak dużo kosztował robuxów. No nie oszukujmy się. Dużo kosztowałeś robuxów, więc teraz ciebie rozwinę, bo chcę zobaczyć twój maksymalny level. Okej, ten tutaj ziomal jest rozwalany i ja w tym momencie upgrade'uję naszego ziomala. O nie, niestety zdążył z niego wyjść jeszcze poprzedni jego agent za 10 000 HP, który ma. Natomiast kolejny wyjdzie za 20 000 HP. Będzie miał. A następny level jest za 4 000 pieniążków i będzie to czołg. Prawdziwy czołg. Taki, o patrz, teraz wyszedł jego młodszy braciszek, który ma 20 000 HP. Wygląda tak samo, ale następny, uwierzcie, ten inżynier wypluje za chwilę, jak go zupgrade'uje, najpotężniejszą machinę, jaka istnieje tylko i wyłącznie w tej grze. Nie ma potężniejszej machiny, więc już się nie mogę tego doczekać. Upgrade'uję moje pumpkiny i skipuję tą falę, bo ten ziomal tutaj będzie rozwalany. O, ale ładnie został rozwalony. Okej, teraz zbieramy pieniążki na zupgrade'owanie naszego kamera Spidera, bo już mało nam brakuje, żeby nam go zupgrade'ować, więc będzie to na pewno bardzo fajny krok w kolejną stronę do pokonania tej gry. Dobra, co my tutaj mamy? Niezła fala jakichś małych cwaniaczków, które zostaną zniszczone na to. I tutaj leci jakiś ziomal. Dobra, ten ziomal tutaj zrobi totalny niszczenie. Patrz, patrz, co jest? On zjadł ich chyba z 10, jak nie więcej. Okej, zupgrade'owałem Spidermana i teraz będzie nasz Spider tutaj nieźle też zadawał damage. Ile kosztuje jego kolejny upgrade? Bo on jest ważny akurat do upgrade'owania. 1500. W tym 3 levelu będzie zabierał aż 10 000 na sekundę, więc bardzo dobrze. Tutaj już bosik leci za 44 000 HP, ma to całkiem dużo. I tutaj jeszcze 22 000. To sporo, dobra, zobaczymy. Ale tutaj mamy tego naszego zupgrade'owanego toileta, naszego bosika, który też bardzo dużo zadaje, bo ma 20 000 HP. No to zobaczcie, 25 000 versus 20, uwaga. O, no i 20 koła stracił HP. W razie pumpkiny tutaj rozwijam, bo będziemy potrzebować większą ilość kaski. Tutaj fajnie wyglądają te pumpkiny. O, i uśpił oba, niedobrze. Powinny być chyba jednak troszeczkę w innym miejscu te pumpkiny, żeby nie usypiał ich obu, tylko jednego w jednym momencie. Ale patrz, ten tutaj jest zniszczony. Iść, no i dziękuję bardzo, leci kolejna fala, ale ładnie, mamy 1000 pieniążków, więc teraz, kamera Spidera rozwijać, to by nam już dużo dało. O, ten tutaj ziomal jak niszczy, dobra, za chwilę będzie 1500 i rozwiniemy naszego kamera Spidera. Ale zobacz, tutaj jak będzie wyjaśniany. Uwaga, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, osiem rozwalił, dobra, dziewiąty.
10, 11, 11 postaci rozwalił. Co tu się dzieje? Ale ładnie. Tutaj jakiś dual blade toilet został tylko do wyjaśnienia. Ale dobra, rozwinąłem naszego spidera w takim razie też. Nieźle. Rozwinę pumpkina i myślę, że możemy skipować kolejną falę, żeby tutaj szybko się rozwijać. I spójrzmy, 3000 teraz potrzebujemy. To nie, to 3000 to ja już wolę zbierać i dozbierać 4 koła, żeby tutaj rozwinąć inżyniera i mieć czołgi, prawdziwe czołgi. Ale aby to osiągnąć, potrzebujemy najpierw pumpkiny na najwyższych poziomach. Dlatego tutaj leci upgrade, tutaj leci kolejny upgradeik i zaraz będzie następny. Tylko, o, właśnie tu. Elo, elo, mamy zapas naprawdę całkiem spory. Tutaj leci kolejny ten boss nasz, który będzie rozwalał tą armię tutaj malutką. Ej, ten kamera spider też nieźle ciśnie. Spójrzcie, jak ich jedzie, nieźle. Dobra, jeden za drugim jest rozwalany. Teraz ten tutaj wjeżdża, wjeżdża i rozjeżdża. Pięknie. Dobra, rozwijam w takim razie za $500 kolejnego pumpkina. I kipuję kolejną falę. Nice, mamy 1300. I idzie nam całkiem łatwo, więc myślę, że te 1300 znowu wykorzystamy na upgrade'owanie pumpkinów. Więcej pieniążków dzięki temu, więc też bardzo dobrze. I jeszcze raz zupgrade'uję. Dobra, i kolejny raz 1500 potrzebujemy, żeby to zupgrade'ować i będziemy dostawać 500 pieniążków co rundę. O, tutaj patrz, ten ziomal leci i wjeżdża w naszego pumpkina. Ej, co tu robi pumpkin na drugim levelu? Nie zauważyłem go. Ej, to trzeba zmienić, to trzeba naprawić i poprawić. Dobra, dobra, już tutaj trzeba go... Nie no, on jest cały czas... Patrz, on jest cały czas uśpiony, nie mogę go nawet naprawić. Chcę się rozwinąć. O co tu chodzi? O, teraz mogę. Dobra, no to co? 500 leci upgrade'ik. I te boss toileciki są wyjaśnione przez nasze inżyniery. Nice. Okej, to co? Skipujemy i kolejna fala? Tak mi się wydaje. Myślę, że damy radę. Dobra, skip i lecimy dalej. 1500 potrzebujemy na upgrade tego czegoś, tego naszego maleństwa. Okej, lecimy z upgrade'em 1500 i mamy naszego pumpkin farmera już pierwszego na maksymalnym poziomie. Spójrzmy, jak idzie nasza fala, bo tutaj nieźli zawodnicy lecą. Oj, całkiem sporo tutaj zabrał. O, uśpił tego pumpkina. Po co ty go usypiasz? To ci nic nie da. Patrz, jeden na jeden. Iś. Oj, zjadł go. Spider-Man, dojedź go za to, dojedź go. Nie, nie, nie dojechał niestety. Dobra, za chwilę tutaj wszystko się wyjaśni. Myślę, że możemy skipować kolejną falę. Okej, tak zrobimy. Rozwiniemy jeszcze sobie tego pumpkina tutaj jednego. I auto skip i lecimy. 1600 pieniążków mamy. Okej, wydaje mi się, że w tym momencie już trzeba będzie zbierać 4000 na rozwinięcie inżynier kameramena na ostateczny poziom. Poziom, w którym będzie czołg. Czołg niesamowicie potężny. Najpotężniejsza postać. A tu najpotężniejsza postać się bardzo przyda, bo jak widzicie, idzie ogromna fala. Ile ich jest? Spójrzcie z tej perspektywy. Co jest? Ratunku, mamy przypał. Ratunku, pomocy. Jeszcze tutaj lecą. Dobra, to będzie ciężkie. Nie, 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 nie. Teraz tego na pewno nie skipuję. Oj, 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 patrz na to. Jeden, drugi, trzeci. Dobra, kilku rozwalił, chyba z czterech. Ale to nadal za mało. Pytanie, czy my w ogóle pokonamy tą falę? Bo ona jest naprawdę silna. Ej, to może być problem. Czekaj, czy powinniśmy czasem coś teraz postawić? Albo coś zrobić? Oj, 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 dobra, tutaj jest naprawdę walka. Potężna walka. Pytanie, czy nasz Spiders ma duży zasięg? Nie, on nie ma tutaj już takiego zasięgu, żeby to rozwalić. Oj, oj, oj. Mogę mieć tu przypał teraz, widzowie. Patrz. Teraz wszystko zależy od naszych toiletów. Nie, nie, nie. Jeszcze naszego Spidera mogę rozwinąć w razie czego. Co ja mam robić? Dobra. Zostały czołgi, które tutaj mogą cokolwiek zrobić. Chyba, że zrespić czołg, faktycznie. To byłby plan jakiś, co nie? Tylko pytanie, czy jest sens to robić? Dobra. Skipuję i upgrade'uję, żeby tutaj czołg dać. Dobra, mamy czołg. Mamy czołg. Teraz czołg tutaj będzie i mam nadzieję, że to nam dużo jakby da. Wiecie, wiecie. Mam nadzieję, że to po prostu damy radę. Uwaga, to jest naprawdę ciężka fala. To jest ciężka fala i może być przypał. Duży przypał, jeżeli my teraz nie postaramy się tego jakoś wygrać. Dobra, obserwujemy, czy czołg... Jest! Pierwszy czołg! Yo! Jak on wygląda, spójrzcie! I on zadaje 2000 na sekundę, patrzcie. Ally DPS to jest damage per second. Aż 2000. Oj, 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 no tutaj będzie ciężko dla nich teraz to przejść. Patrz, dostaje damage, bardzo dobrze. Proszę kolejnego zioma, proszę kolejnego zioma. Dobra, kolejny ziom jest tam robiony, dobrze. I uwaga, patrz!
Jest zniszczony, dobrze, daję radę. O, dobra, dobra, proszę zresp kolejnego, bo będziemy potrzebować tą moc. 60 tysięcy, nie, dobra, dobra, ja tutaj muszę postawić kamera. Kamera Spidera i go rozwijać. Bo to nie da rady, słuchajcie, to nie da rady, jak tak dalej będzie. Bo byśmy się nie przedostali. Nie przedostanę, nie, my się, musi tutaj zrespić kolejnego zioma. Musi zostać kolejny ziom zrespiony. Dobrze, Spider tutaj nieźle ciśnie. I jeszcze tutaj tego gościa dociśni. Dobrze i... Ojejku, dobra, cudem nam się udało przeżyć tą falę. Ale to było naprawdę ciężkie. Patrz, ten tutaj czołg jeszcze zadaje damage. Nice! I tutaj jetpack. Pięknie wjeżdża ten zioma. Nice! Dobrze! Okej, nasz czołg nas uratował, ale to był naprawdę duży przypał. I teraz pytanie, co my mamy rozwijać, bo... Oj, to było ciężkie. Tutaj, co ty robisz, gościu, vacuum? Powinieneś się wstrzymać. Nie skipuję póki co, czekam, bo mieliśmy naprawdę sytuację kryzysową. Ten tutaj Spider nie jest w zbyt dobrym miejscu. Zastanawiam się, czy go nie sprzedać. I chyba tak też zrobimy. Ja po prostu za dużo fal skipnąłem. Dobra, sprzedaję go. Okej, elo, nie chcemy go teraz, potem nam się przyda. O, dobra, pięknie. O, zobacz, ten czołg jak nam pomoże. Jeden, drugi, prawie trzeci, ale ładnie. Nie no, te czołgi to rozwalają wszystko, nie macie tutaj podjazdu, zobacz, ten ziomal też zostanie rozwalony. To jest najlepszy inżynier, nie? Ta postać, niesamowite. Trzymamy ich w takim razie, nie skipujemy póki co nic. Chociaż widzę, że to już rozwalimy bezproblemowo. Dobra, to skipuję w takim razie. I pytanie, co teraz rozwinąć? Czy na naszego Spidera zbieramy 5 koła? Bo to by na pewno bardzo dużo dało. Dobra, zbierajmy 5 koła na naszego Spidera, żeby zupgrade'ować go na ostateczny poziom. To będzie bardzo dużo nam dawało. Okej, ale tutaj ciśnie, zobacz jak ciśnie. Ale pięknie, to już mamy silne bossy. 100 tysięcy, 130. Tutaj 100 tysięcy kolejne, ale siłacze. Dobra, czy damy radę, czy sobie z nimi poradzimy? Tutaj czołg sobie z nimi poradzi, jazda! Ten czołg jest niesamowity, patrz, jeszcze tego gościa wyjaśni. Nice, zabrał mu naprawdę dużo i tego rozwalił, pięknie! Jeszcze 600 pieniążków i mamy to. Jakby dobijemy te 600 pieniążków, to myślę, że już można Spidera upgrade'ować na maksa. Czy ja powinienem to skipnąć? Nie, poczekam. Nie zrobię błędu tego, co ostatnio. Okej, teraz ten boss tutaj wjedzie, dobra, to upgrade'uję na maksa naszego Spidera. Jest, maksymalny poziom. Jaki on ma tutaj zasięg? O, ty, w sumie ten zasięg nie jest najlepszy. Myślałem, że to będzie dużo lepszy zasięg, a to nie jest taki dobry zasięg. Myślałem, że on będzie chwytał też tu. W takim razie trzeba będzie w jakimś innym miejscu postawić naszego mityka. Może w tym miejscu gdzieś, albo tutaj. Chyba tu. Tak, tutaj powinniśmy postawić naszego mityka, tak mi się wydaje. Dobra, sprawdźmy, czy to będzie dobrze działało. Nasz mityk, myślę, że już można go stawiać. No, powinniśmy chyba. Z drugiej strony, pumpkiny są też bardzo ważne. Dobra, poświęcę chyba tą falę na zupgrade'owanie pumpkinów, żeby mieć więcej pieniążków. A następnie dopiero postawimy naszego mityka pierwszego w tej grze, pierwszego, a oczywiście inżynier. W ogóle postawię więcej inżynierów. Na pewno ile się da po prostu. Sprawdzimy, jak dużo maksymalnie da się tych inżynierów postawić, bo patrz, jak pięknie to sobie radzi. Zupgrade'uję tego pumpkina też przy okazji. No już teraz naprawdę sporo hajsiku zarabiamy. O, tutaj jakaś słaba fala leci, zaraz będzie rozwalona. No patrz, jak szybko tutaj jest wyjaśniona. Skipuję to w takim razie. Mamy 2000, naprawdę dużo. No i idzie spora fala chyba. Sprawdźmy, jak daleko zajdzie. Mamy 6000, więc upgrade'uję pumpkiny na maksa, bo widzę, że tutaj już naprawdę stać nas na to, a widzimy, że na luzie pokonujemy kolejne poziomy, więc patrz. Mamy wszystko, wszystkie pumpkiny na maksa zupgrade'owane, każdy z nich daje po 500 pieniążków, więc następna fala to jest fala mityków, ale będzie pięknie, tylko tych tutaj do końca rozwalimy i stawiamy naszego pierwszego mityka, ale ładnie tutaj, patrz, nie, no nie ma podjazdu tutaj, iść, ale ładnie zniszczone. Musimy go postawić gdzieś tutaj i chyba to jest dobra miejscówka, dlatego stawiamy, iść. Kolejny upgrade za 3000, więc zbieramy sobie właśnie na niego. Bo tutaj nasz Spider, no nieźle daje, ale rocket toilety zaczynają się pojawiać całkiem nieprzyjemnie. Nie wiem, czy chciałbym się z nimi bić. Oj, chyba nie, są za silne. A, nasz czołg je zjada. Ale pięknie, o to chodzi. Ta fala, o nie, tutaj jest Phantom Toilet, zapominam o nim. Phantom Toilet jest bardzo ciężki do pokonania, ponieważ no jest ledwo widzialny i ma 400 tysięcy HP, więc bardzo dużo. Versus nasz czołg, no został zniszczony ten nasz czołg, więc troszkę mi go szkoda. Ale patrzcie na to, ten tutaj upgrade daje ten kameramen. Trzyma tutaj wszystko i mam nadzieję, że tutaj pokona. Uwaga, o jest ciężko, jest walka.
Ale damy radę, bo jeszcze na szczęście nasz Phantom... Phantom? Nie. Ej, co on się teleportnął? O co chodzi? Dobra, teraz będzie wyjaśnione do końca, zobaczcie. Tutaj będzie wyjaśnione do końca, ale łatwiutko, nara. I upgrade'uję naszego Titan Cameramana. Jest teraz, no, większy zasięg na pewno u niego. Kolejny będzie za 4000 upgrade, ale już spójrzcie, jaki jego zasięg będzie wtedy duży. Na pewno będzie gdzieś tutaj chwytał ten zasięg. I w dodatku jeszcze tutaj będzie chwytał i tu, więc bardzo dobrze, 4000 zbieramy. Kolejna potężna fala, co tu się dzieje? Okej, upgrade'uj naszego Titan Cameramana, lecisz, okej. Ma teraz dużo większy zasięg, spójrzcie. I następny upgrade sprawi, że nawet może tutaj będzie chwytał, więc o to chodzi. Naprawdę całe tutaj pole będzie zabezpieczone. Się medyka, mi się zawsze myli scientista, medyka. No, scientista, medyka, medyka chodzi mi. Dobra, zupgrade'uję go od razu i pięknie tutaj chwyta już nasz medyk. Bardzo dobrze. I UFO Toilet jest tutaj też rozwalany. O to chodzi. UFO Toilet, nie macie! UFO Toiletik, nawet jak uśpisz go, to mój medyk go wyleczy, więc o, pięknie rozwalony. I ostatnie tutaj bossy tylko zostały, ale one są łatwe, więc skipuję. Dobra, 5500 mamy pieniążków. O, ja cię kręcę, dużo kaski. I tutaj leci boss, który ma 400 tysięcy HP, co jest? I tutaj 130. Co to za wyraz twarzy tego toileta? O co chodzi? Ja nie mogę. I ta fala się nie kończy. Upgrade'ujemy, 8000 to kosztowało. Ja nie mogę. I następny upgrade będzie jeszcze potężniejszy. Plus 10 zasięgu, więc już na pewno będzie łapał też tutaj. Więc zbieramy teraz pieniążki. No zasięg będzie na pewno mocno zwiększony. To będzie dobra miejscówka dla tego naszego mityka. Ten mityk w ogóle jest najlepszy na świecie. No przecież on jest niezniszczalny, on jest najlepszy. I jak już ogarniemy sobie tego mityka na maksa, to spójrzcie, co na nas czeka. Kolejna armia inżynier kameramen. Tak, chcemy ich więcej. Chcemy ich maksymalną ilość, jak się tylko da. Ej, co się dzieje? Patrzcie. Te toilety się bagują, tak to było widoczne, jakby się zbagowały. Fala numer 26, powiem wam, przypałowo się tutaj troszeczkę robi. Dobra, daję skipa i upgrade'uję 10 tysięcy pieniążków. O ja, dobra. Łapię tutaj wszędzie zasięg, łapię tutaj idealnie. Tylko tutaj jest problem, patrzcie, tego zakrętu tutaj nie łapię. To jest problematyczne, trzeba będzie to jakoś poprawić i może z tej strony postawić kolejnego mityka. Mamy pieniędzy, to jest niesamowite, co nie? 10 tysięcy pieniążków, wstawiamy kolejnego inżyniera. Właśnie w tym miejscu i upgrade'ujemy go na maksa, patrz! I już od razu jest na maksa zupgrade'owany. Mamy już dwóch inżynierów, którzy mają obaj czołgi, więc to też jest niesamowite. I stać nas jeszcze w dodatku, bo zostało nam 4000, żeby postawić tutaj kolejnego bossa, mityka będę chciał teraz postawić. Mityk będzie miał dobrą miejscówkę gdzieś tutaj, tak mi się wydaje. Więc tutaj spróbujemy go właśnie gdzieś jakoś postawić i to będzie chyba dobra miejscówka dla niego. Dobra, spójrzcie, jest zupgrade'owany. Jeszcze nie, właśnie, teraz dopiero będzie upgrade'owany. 2000, o, już tutaj robi pierwszy damage, więc dobre miejsce dla niego. Ale to nadal za mało, bo potrzebujemy tutaj scientista, który będzie go leczył, bo to jest bardzo potrzebne. Ale czekaj, najpierw za 3000 go zupgrade'uję. Oho! I teraz jaki tutaj będzie robił zasięg też? Od razu będzie zadawał obrażenia osobom, które będą wychodziły z tych tutaj toiletów, z tych tutaj teleportów. Dobrze, postawmy w takim razie medyka, bo właśnie tak, medyk jest. Zupgrade'ujemy go, żeby szybciej działał. No i pierwszy damage tutaj ładnie zadaje. Bardzo dobrze. I w tym momencie tutaj Pumpkin jest. To jest też bardzo dobre miejsce dla Pumpkina. O nie, nasz ziomal śpi, więc muszę zupgrade'ować medyka jeszcze bardziej, bo widać, że za mało go zupgrade'owaliśmy. Ej, zobacz, tutaj leci kamera jakiś mały. Spójrzcie, jak duży damage został tutaj naprawdę zadany przez tego mityka, który jest w tym miejscu. I on będzie jeszcze na pewno zadawał damage tutaj, tutaj ich łapał. Więc bardzo dobrze. I potem jak te moby przejdą dalej, w sensie moby, no te postacie, będą atakowane przez naszego pierwszego mityka, znacznie silniejszego na obecną chwilę. Więc bardzo dobrze to wszystko ładnie działa. Teraz obaj działają na przykład, patrzcie, obaj niszczą te tutaj postacie. Więc o to chodzi i myślę, że można już skipować kolejną falę. Tego gościa zupgrade'ować i zbierać 8000 na następnego. A jak zupgrade'ujemy go na maksa, to oczywiście co robimy? No idziemy do naszego inżyniera i prosimy o kolejne czołgi. No patrz, tutaj już jeden czołg, drugi czołg, trzeci, czwarty. Ile ich tutaj jest? Piąty. I patrzcie, każdy ma 50 tysięcy HP, a dodatkowo zadaje po 2000 damage'a. Więc jak się je sumuje, te wszystkie, które tutaj idą. O patrz, na przykład tutaj leci armia mała czołgów, co nie? Patrz. Iść. Pięknie został wyjaśniony prawie ziomek. I o to chodzi. No to co, teraz czekamy. O, tutaj już ładnie
jest zasięg też zrobiony. Kamy aż będzie łapał tutaj. Tutaj ziomale będą rozwalone szybciutko, więc już skipuję. I słuchajcie, zbieramy 8000 na upgrade tego tutaj mityka. Dobra, na upgrade już nas stać, więc klikamy. I mamy za 8000 piękny upgrade, niech to ładnie działa, o to chodzi. Jeszcze w dodatku tutaj czołgi lecą, jak one daleko doleciały, dojechały. Oj, tutaj mamy niezłego wariata, 450 tysięcy, tutaj ma 500 tysięcy, tutaj jeszcze jeden 400. Ale patrz, jak dużo mu zabieramy HP, no to jest niesamowite. Ziomal, nie przejdziesz, nie masz szans nawet z nami tutaj, nara. No i zostały tylko dwa bossy, które tutaj zostaną zjedzone też do końca. Ten ziomal i ten tutaj, więc wydaje mi się, że już nie ma co czekać, można skipować kolejną falę, zarobić 10 tysięcy i zupgrade'ować tego mityka. A kolejna fala, 33, nieźle nam idzie. Wydaje mi się, że mamy tak dobre ułożenie, że wygramy tą gierkę. Mimo że pierwszy raz graliśmy na tej mapie, to wydaje mi się, że uda nam się wygrać. Zobaczymy, będziemy to oczywiście obserwować, ale liczę na to. Okej, mamy to, 34 fala, 12 tysięcy hajsu i upgrade'ujemy naszego zioma. Ale teraz ma naprawdę damage ogromny. Ej, czemu śpisz? Ziomalu, nie śpi, ty tutaj masz rozwalać ich. I spójrzcie, tutaj jeszcze nawet jest zasięg całkiem duży. Bardzo dobrze to zaplanowaliśmy. Ten zasięg tutaj naprawdę bardzo dużo daje. Patrz, on sam niszczy tutaj całą tą pierwszą falę. Chociaż nie, ten ziomal też tutaj ich obije. Nie, no świetnie, o to chodzi. Dobra, to wiecie co? Ja stawiam kolejnego inżyniera. Jak nam tak dobrze idzie, to czas postawić naszego zioma, na którego wydaliśmy, no nie ukrywam, no za dużo robuxów. Ale spoko, przynajmniej jest śmiesznie, co nie? I patrz na to, już jest upgrade na maksa. Więc mamy już trzech inżynierów. Jak dużo będzie ich można respić? To jest pytanie. Ale wyobraźcie sobie, że teraz trzy czołgi będą stąd wyjeżdżać, które mają po 50 tysięcy HP i po 2000 damage'a na sekundę. No dawaj, kolejnego czołga tutaj. Oj, kolejny właśnie. I kolejny, ale szybko o to chodzi. I spójrzcie, następna fala nie ma szans. 35 fala już jest też swoją drogą. Bardzo dobrze, że tutaj jest ten pumpkin, bo ten pumpkin zabiera wszystkie stuny, te zatrzymania, które tworzą te skibidi toilet. Tutaj czołg, patrzcie, jak daleko zaszedł. Też nieźle, co? Dobra, mamy następną falę. Która to już jest w sumie fala? 36? Okej, to ja już upgrade'uję tego medyka tutaj na kolejny level i patrzcie, jaki on ma ogromny zasięg, naprawdę duży. To może gdzieś tutaj teraz postawimy kolejnego mityka. Co wy na to? To byłby dobry chyba plan, tak mi się wydaje, gdybyśmy go tutaj postawili. Tak też zrobimy, uwaga. Stawiamy go tu, no i pięknie upgrade'ujemy go od razu i niech działa. Niech to wszystko tutaj pięknie jest obijane. Tutaj jaki wyjechał ziomal, 600 tysięcy HP. Ale ha, patrz ile czołgów. Nie mają podjazdu nawet te tutaj stwory. Ten ziomal jak jest zjadany. On miał 600 tysięcy HP, a on się stąd nie ruszy, on stąd nie wyjdzie. Patrz, do końca jest już niszczony. Nara, sorry ziomo, ale nie macie. Okej, 3000 upgrade na tego typka tutaj wjeżdża. I czekamy teraz, bo zaraz wyjedzie kolejna fala. 37, a to oznacza, że zbliżamy się do 40. A tam będzie już jakiś potężniejszy boss pewnie. Że upgrade za 4 koła, pięknie. Następne za 8000. I będziemy mieć 3 mityki naprawdę przepotężne. Ta fala też jest tutaj ładnie rozwalana, więc co wy na to, żeby skipnąć tą falę po prostu i od razu lecieć z kolejną 38 już też swoją drogą. Dużo, dużo tych skibili toiletów tutaj idzie. Patrzcie, co jest, kolejni wychodzą. 8000 zarobione, wyjeżdża update, upgrade i teraz tutaj też niezły damage będzie, patrz na to. No jak ładnie. Ostatni upgrade zostanie i już wtedy na pewno będzie łapał też je tutaj, więc będzie podwójna siła. Już one nie mogą się wtedy przedostać dalej, nie mają. Okej, mamy to, 40 fala i 14 tysięcy pieniędzy. Dlatego upgrade'uję naszego zioma już na maksa. Ej, nie śpi, nie śpi, wstawaj, walcz, walcz. Nie, znowu śpi, obaj śpią. Dobra, jaki masz zasięg? Ej, dobra, ogromny, patrzcie jak ich tutaj łapią. Dobrze, no jak na 40 falę, to trzymamy się całkiem nieźle, trzeba to przyznać. Wydaje mi się, że trzeba tutaj kolejnego inżyniera postawić. Czwartego, no tak, patrz, za mało tych czołgów. Czołgów po prostu powinno być więcej, dlatego stawiamy go tutaj. No i patrzcie na to, upgrade'ujemy go ile się da, 1000. I jeszcze potrzebujemy 400, żeby na maksa go zupgrade'ować, nie wierzę. Dobra, skipuję tą falę, bo tam raczej się wszyscy nie przedostaną, więc patrz. Elo, 6 level, ilu ich jest? Ja cię kręcę. Dobra, mamy 4 inżynierów. Czy da się kolejnego? Ja bym postawił kolejnego, dobra, patrz. Nie! You have too many troops? Czekaj, too many troops, czyli jest szansa na to, że możemy jeszcze jednego kupić. Tylko z którego miejsca usunąć jednego? Może stąd usuniemy jednego pumpkina, co wy na to?
Pumpkina usuwać czy nie? No bo jak spojrzymy, too many troops. Naprawdę nie można nic innego postawić, spróbuję tego postawić. Nie można nic innego postawić, dobra. Sprzedaję w takim razie jednego pumpkina i stawiam tutaj inżyniera. Jeśli będzie się dało piątego, to będzie niesamowite. Uwaga. Nie, jest limit inżynierów. Tylko czterech można, ale szkoda, ale przypał. No dobra, no to co, no to musimy się rozwijać jakoś w inny sposób, co nie? Weźmy sobie tutaj medyka naszego, upgrade'ujmy go sobie. O, ale ma teraz zasięg ten medyk. Dobra, w takim razie trzeba gdzieś tutaj postawić kolejnego ogromnego titana. Może tutaj, dobra, tutaj postawimy go i upgrade'ujemy. 3000, 4000, nice. Już ma tutaj niezły zasięg. Nie, no to nie ma szans, że one się tutaj przedostaną. 42 fala, dobijemy 50 na pewno. A jestem ciekaw, co będzie właśnie na 50 fali, na tej nowej halloweenowej mapie. Idą teraz całkiem silne tutaj boty, całkiem silne postacie, ale oczywiście my sobie poradzimy, to jest pewne. Czy może skipnijmy tą falę, bo ona wydaje się prosta, patrzcie. Nie ma żadnego bossa. A, to jest dopiero 26%. 30% zrobione? To malutko, naprawdę. W sensie, czekaj. 63. A, dobra, wiecie co? Skipuję, leci kolejna fala. Co tu się dzieje? Ja nie wierzę. Dobra, 4000 upgrade'uję tego zioma. Kolejna fala za 8000 będę go upgrade'ował. No i patrz, tą falę rozwaliliśmy, leci kolejna fala. Też będzie rozwalona pięknie, ładnie. Ej, dobra, trzeba przyznać, jesteśmy tutaj kozakami. 8000 zaraz leci na upgrade tego ziomeczka i właśnie w tym momencie wjeżdża. Dziękuję bardzo, ale to jest moc. Czy leci tutaj coś potężniackiego? Coś, co nas rozwali kompletnie? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że wszystko ładnie sobie poradzimy. Dlatego skip wave. Nie wiem, to może zrobiłem źle. Oj, wydaje mi się, że mogłem zrobić źle. Ale co mnie to obchodzi? Idziemy, musimy dać sobie radę. Musi nam to wyjść, słuchajcie. Jesteśmy naprawdę przepotężniakami. Oj, i tutaj patrzcie. Idzie pierwszy boss. Idzie drugi boss. Oj, może być przypał. Co jest? Nie, on ma 1600. Nie zauważyłem tego. Może być problem, widzowie. Czy damy radę pokonać tą ogromną falę? Może być przypał. Dobra, może powinniśmy postawić coś kolejnego. Może sprzedam sobie tego pumpkina, okej. I tutaj gdzieś postawimy kolejnego zioma. Tutaj, o. To jest chyba dobre miejsce na niego, uwaga. To będzie dobre miejsce, czy nie? Chyba wydaje mi się, że tak. Uwaga, stawiam go. Okej, postawiłem go. Upgrade'uję go. Okej, dobrze, to wszystko działa. Co to jest? Co to jest? Co to za postać jakaś inna, nowa? Mutant Toilet, on jak strzela. Nie widziałem jej jeszcze. Ale jazda. Patrz, tutaj wszystkie mityki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć mityków strzela do nich. Może być problem, widzowie. Może być duży problem. Nie wiem, czy pokonamy tą falę. Nie wiem, naprawdę. Nie wiem, naprawdę może być przypałowo. Źle zrobiliśmy, że skipowaliśmy tyle fal naraz. To może być przypał, to jest za dużo HP. 1300, milion, nie, za dużo milionów. Dobra, upgrade'uję jeszcze tego zioma. Dobrze, dobrze, zupgrade'owałem go. Chociaż oni jeszcze tutaj muszą zakręcić, jest szansa. Ej, nie, dobra, chyba damy radę. Zobacz, pierwszy raz tak daleko zaszli tak naprawdę. Pierwszy raz, bo do tej pory to oni najdalej gdzie byli, to tutaj i się wywalali. A ci przeszli dalej, więc to tylko dlatego jest takie wysokie ryzyko. Ale z tego co widzę, na luzie to zrobimy. Dobra, skipuję tą falę, nie wierzę. 45. fala, udało nam się dotrzeć. Nice, no i ten zioma też zniszczony. Dobra, mamy 45. falę. Co to oznacza? To oznacza, że teraz będzie mocny boss, tak. Na 45. fali ostatnio przegrałem, więc musimy teraz bardzo uważać, bo może być przypałowo. Uwaga, 190 tysięcy AP. Dobra, pokonane. Kolejne pokonane, ale oni nas nie interesują. Nas interesuje właśnie ten zioma, Scientist Toilet. 1 900 000 HP. Jak myślicie, damy mu radę? Może być przypałowo, ale myślę, że nam się uda. Który tutaj ma mało? Ten ziomal ma jeszcze mało. Dobra, musimy go jeszcze rozwinąć. Patrz, ile tutaj czołgów leci naszych inżynierów. Nice, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. I wyobraźcie sobie, oni wszyscy mają po 50 000 HP. Zadają po 2000 damage'a, więc jest naprawdę dobrze. Dobra, patrzmy, jak ta nasza fala tutaj się kształtuje, jak ona idzie. No tutaj jest zatrzymywana. Tutaj oni wszyscy mają połowę HP. Tylko ten ziomal tutaj w miarę ma dużo HP. No 1 600 000, ale czy my go nie pokonamy? Wydaje mi się, że na luzie będzie zniszczony. Dobra, wydaje mi się, że pokonamy kolejną falę, więc skipuję.
upgrade'uje naszego mityka tutaj kolejnego, dobrze. Ten ziomal tutaj też jest niszczony, pięknie, pięknie, ale ładnie. I tylko ten został, 1 400 000. O, ja cię kręcę, co to jest za fala? A oni wszyscy się wywalają na tych pumpkinach. Nie, serio? Serio, wszyscy się skupiają na pumpkinach, zostawcie ich. Ej, ten tutaj scientist, on idzie dalej. A my tutaj mamy kolejną falę, proszę tą kolejną falę rozwalać, a nie... O co tutaj chodzi? Dobra, dobra, wszyscy teraz skupiają się na kolejną falę. Oj, UFO, toilety zaszły naprawdę daleko, patrzcie. No, bo on, widzicie, staje się niewidzialny, znika i nie przejmuje żadnego HP. Został tylko ten jeden tutaj boss. I jak widzicie, idzie sobie spokojnie, nikt go nie obija. Przydałby się tutaj jakiś damage, co nie? Może zrobimy, postawimy tutaj jakiegoś zioma z damage'em. Jakbyśmy go postawili tutaj. Póki co, zupgrade'ujmy tego zioma na maksa. Na 10 level, w sensie na 5. I pomyślmy, co tutaj leci kolejnego. 47 fala. Ale mocarne te toilety, co jest? Dzień dobry, proszę państwa. Jak się państwo czują tutaj pięknie? Patrz, ziom wchodzi na tego pumpkina. Przecież to mu nic nie daje. O co tutaj chodzi? Są niszczone. Ej, ten ma 1 500 000. Ale co, to jest cała fala? To naprawdę jest cała fala? To tylko tyle? Przecież oni wszyscy zostaną zniszczeni. Dobra, wiecie co? Rozwijam to w takim razie. Mamy teraz 5 mityków, którzy wszyscy są rozwinięci na maksa. Więc teraz tylko czekać i obserwować, bo będzie się działo na pewno dużo. Oj, tutaj się dzieje dużo, ale spoko, damy tutaj radę. Patrz, te wszystkie czołgi, jak tutaj się ustawiają i go niszczą. Same czołgi go praktycznie niszczyły, pięknie. I zniszczony, dobrze, jeszcze ten tutaj ziomal też będzie zniszczony. No i o to chodzi. Okej, 47 fala, już wiemy, że na pewno będzie pokonana. Ale tak jak już mówiłem, potrzebujemy tutaj kogoś, kto będzie zadawał duży damage w tym miejscu. Tylko czy my mamy hajs na postawienie kogoś? Dobra, czekajcie, czy my możemy tutaj, w ogóle możemy tutaj kogoś postawić? No to co, stawiamy? Robimy to czy nie, widzowie? No to jest, od tego zależy teraz. 5 000 mamy hajsu. Musimy tak czy siak coś sprzedać. Dobra, póki co obserwujmy, bo tutaj z tego co widzę, 48 fala, no się jeszcze dużo może zmienić, dużo się może dziać. Dobra, póki co nie stawiam tego mityka, bo jego też trzeba będzie prędzej czy później rozwinąć, co nie? A to będzie kosztowało dużo pieniążków. Nie wiem, czy my tyle zarobimy. Ej, czemu ich tak laguje na tej mapie? Ta mapa jest jakaś zlagowana mocno. Patrzcie, o co chodzi. Dobra, idą, póki co się przedostają dalej. Co tu się... Czemu on idzie w drugim kierunku? Halo! O co tu chodzi? Ale tutaj jest czołgów, co jest? Tyle czołgów w jednym miejscu, nie wierzę. Ale jasna, dobra. Ej, tego nie widziałem wcześniej. Nadal te bossy, boty tutaj się przedostają troszkę za daleko, niż ja bym sobie tego życzył, co nie? Mamy 49 falę, więc przedostatnia. Teraz jak postawię jakiegokolwiek bota, to on musi naprawdę mieć... Musimy mieć pewność, że zadaje ogromne obrażenia. Więc nie postawię go tam, nie zaryzykuję tego. Postawię go tutaj, w tym miejscu. Tak, o właśnie tutaj będzie sobie stał i obijał wszystko, co tylko może. Uwaga, stawiamy, dobra. I upgrade'ujemy, pięknie. I teraz czekamy sobie cierpliwie. Bo ta fala jest przedostatnia. Ta fala jest mocarna, patrz na to. Ten ziomal tutaj idzie, czy jeszcze ktoś idzie potężny? No wszystkie tutaj są potężne. Te ziomy tak naprawdę. Ale mamy tutaj armię czołgów, która ich tutaj przetrzymuje. I bardzo dobrze nam to wychodzi. Tutaj jakieś ziomy. Czy ktoś jeszcze stąd wychodzi? Nie. Czekaj, jak na tą falę, to chyba nie jest źle. Jestem ciekaw, kto będzie ostatni. Kto tutaj wyjdzie i czy go pokonam. Ty, z tego co widzę, mogę zaupgrade'ować tego zioma już. Co jest? Dobra, leci upgrade. Pięknie, mamy to. I teraz tylko i wyłącznie czekamy. Nie, no nikt się tutaj już nie przedostanie. Za dużo jest mityków. Te mityki już są wszędzie rozłożone i my na pewno to wygramy. Boss toilecik 3-0 jest niszczony. Tutaj helikopter, bomb, toilet. Pięknie, helikopter w ogniu leci, też jest rozwalany. Dobra, może tak skipnąć, bo w sumie tutaj zostało tylko 1 500 000 HP. To co? Nie, no dobra, poczekamy. Albo leci skip, na co mamy czekać? Ej, ten glitch toilet jest wkurzający, ja pamiętam. Ojejku, 1 600 000. Okej, ojejku, 1 800 000. 2 000 000. Czekaj, to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec, zaraz wyjdzie coś potężniejszego. Założę się, że zaraz wyjdzie coś potężniejszego. Uwaga, obserwujemy. Co jest? Wyszedł! Potężniak mający 8 milionów HP! Ja cię kręcę, dobra! Dobra, musimy teraz ich rozwalić, jazda! Jazda, walczcie! Nasz team musi tutaj ich rozwalić. Musimy dać sobie z nimi radę. Czy nam się to uda?
O, ja cię kręcę. Ten ma ziomal już 600 tysięcy HP. Dobra, będzie zniszczony na pewno. Ale przed nim jest jakiś ziomal, który ma milion. I tutaj jest ziom, który ma 8 milionów. Niedobrze. Niedobrze, czuję troszeczkę przypał. Dobrze, że nie postawiliśmy tutaj tego zioma. Bardzo dobrze, bo to byłby błąd. Ale dobra, obserwujemy, obserwujemy. I w razie czego będziemy reagować. W razie czego będziemy sprzedawać i stawiać tutaj nasze peciki gdziekolwiek się tylko da, co nie? Okej, co się dzieje? Ten ziomal jest zniszczony. Ej, dobra, zostanie tylko 7 milionów HP i 1 400 000. Tu teraz jest walka o wszystko. Tu i teraz, czy wy to widzicie? 7 milionów HP. Nie, biedny czołg, nie masz z nim szans, nie masz z nim szans. No nie, został rozwalony. O nie, kolejny rozwalony, co tu się dzieje? Ale walka. Ale walka, dobra, ten zniszczony też. Okej, ten tutaj jest zniszczony. I lecimy z tematem. Nie, 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 nie. To będzie wyjaśnione, to będzie koniec. Nie damy rady, nie damy rady, patrz, on się przedostanie dalej. Chociaż czekaj, on się zatrzymał niepotrzebnie. Po co ty się zatrzymujesz, dyniowy gościu? 5 milionów HP, 4 miliony HP, dobra, jest zjadany. Ma naprawdę coraz mniej, 3 miliony i pół. On stoi w miejscu, na co ty stoisz? Dobra, patrz, tutaj armia czołgów go rozwala, dojeżdża. O to chodzi, pięknie jest zniszczone, już tylko 2,5 miliona. I lecimy, o to chodzi. Pięknie, ten zioma też jest zniszczony i zostanie tylko on. A mamy tutaj zasięg ogromny, to na pewno nam się uda. Dobra, obserwujemy to, co się dzieje. Patrz, ile czołgów, ale akcja. I na sam koniec, teraz właśnie wszyscy albo nic. Wszystko albo nic, let's go! Będzie zniszczony! Ostatnia końcówka! Elo! Patrz, ale nam się udało! 200 cukierków wygranych i mamy Halloween z głowy! I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć, dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.